Cześciu! Oluś! I tatuś! Siemanko! Dzisiaj Mr. King Traksianko! Czyli pojazd Mr. Kinga, który zawalczy na końcu z poprzednio ospieraną wieżą. Jak ją pamiętacie, jak nie widzieliście filmiku, to zapraszamy. A dzisiaj zaczynamy, ale zanim zaczniemy, zostawcie łapki w górę, subskrypcję i dzwoneczek. I drugą, najważniejszą w sumie ważną rzeczą, mamy to, że mamy dla was kod rabatowy na wszystkie zabawki dostępne na toys.com.pl. Ten kod to BEST10 i wtedy macie 10% zniżki na wszystkie Zinksy, Finksy, Piratixy, LOLE i inne rzeczy, które są dostępne na stronie. Wchodźcie na stronę, odwiedzajcie i pozdrawiajcie BEST TOYS. Uważaj, żebyś się nie ukłuł. Nie wiem, to ja te tasienki to ja. No dobra, ty. Tu będzie walka, znaczy w tym zestawie, co jest fajnego, pojawiają się takie beczuszki stworzone przez Mr. Kinga. No przecież Mr. King jest beczką, to nie wiem, czy to są jego jakby dzieci, ale to wszystko pewnie można się dowiedzieć z najnowszego serialu o Super Finksach, który nie wiem, kiedy będzie w Polsce dostępny, ale w Hiszpanii już się zaczął. No jest przecięte. No to już. No i dobra. Olusiu, zaczynamy szybsze otwieranie. Okej, Jostko, troszkę jak zwykle nam zajęło rozmontowanie. Mamy cały pojazdik Mr. Kinga. A gdzie jest Mr. King? Zostawiliśmy go gdzieś w pudełku? Tak. Nie wyjąłeś go. Gdzie? Nie, no. No, nie wszystko. Wyjąłem wszystko. To może jest w pojeździe. Dobra. Nie? Nie ma go. Gdzie nie wyjąłeś tego Mr. Kinga. Gdzie on jest, Mr. King? To może gdzieś u ciebie, może tu ci gdzieś spadło, jak przycinałeś. Dobra, nieważne, ale odwaliliśmy numer, ale nie szkodzi, bo jesteśmy... Skąd, Olusiu? Dobrze, pamiętajcie. Znaczy, nie pamiętajcie, zobaczcie. Pojazdzik wygląda zacnie, jest to pojazdzik Mr. Kinga, to wygląda jakąś drabinkę. I co jest najfajniejsze? Ma tu szczypce do łapania wrogów. Ma swoich pomocników, nie wiemy, czy to są jego synkowie, czy jakieś robociki, chociaż jakby antenki mieli, więc być może to są robociki. Mamy trzy, że tak powiem, naboje, strzały do wyrzutni. I teraz co jest najfajniejsze w tym pojeździe? A tutaj mamy z boczku, Oluś zauważył, żeby posadzić i z drugiej strony też posadzić, możemy posadzić swoich pomocników. Beczki. Poczekaj, bo nie widzą. Widzowie, beczuszki mamy tu, beczki są. Zobaczcie, z jednej, z drugiej. I co najfajniejsze, Olusiu, Ponczusiu, czyń honory, naciśnij tutaj to. Rozkłada, robi nam się troszkę Transformers. Mamy tak. I tutaj mamy, i tu nic nie mamy. Tutaj mamy do prowadzenia, który mistrza, który prowadzi, zbiera i rządzi. O kurde, patrz, jakie to jest fajne. I tu mamy klatkę, zobaczcie, mamy klatkę na wrogów, których złapaliśmy. A co jest jeszcze bardzo fajnego, Olusiu, Ponczusiu? Wiesz, co jest jeszcze? Znaczy, na razie najdziwniejsze jest to, gdzie jest Mr. King, ale mam nadzieję, że go znajdziemy. Tutaj mamy wyrzutnię na właśnie oto te, sięgnij, oto te beczułki. Można ich wyrzucić chyba razem, na raz trzy. Czekajcie, musimy ich pozbierać, zobaczymy. Masz? To dawaj, spróbujemy cztery wyrzucić. Uwaga, poczekaj, na trzy, cztery. Wow, ale czadzior, fajnie można było, no jeszcze, wow, ej, bo nam porozwala sprzęt, super, bardzo fajna wyrzutnia, tu mamy też do posadzenia kierowcy, czyli Mr. Kinga, jest, ale żeś wyrzucił Enigma,
Poczekajcie, ja zobaczę, poszukamy teraz Mr. Kinga. 5 minutes later. A, tu jest. A mówiłem, że nie odpakowałeś. Okej, okay, jest, był na przodzie, nie odpakowałem. Ty też nie odpakowałeś, obydwoje no, odpakowałeś. Ty go miałeś. Ja go miałem, no dobra. Mamy, pokażmy, poczekaj, tylko pokażemy, pokaż widzom dokładnie jak wygląda. Ale super, ultra taki. Wow, ładny. Ale fajniutki. A w ogóle teraz skumałem, a ty skumałeś? Że ta łapka jest taka jak jego. Zauważyłeś? No, wiem. A ja wcześniej nie zauważyłem. Czekaj, złóżmy ten. To jest metaliczne. Złóżmy ten pojeździk. Bo Mr. King i stracił Mr. rękę King. Jak dwa super zingi. Wsadzamy Mr. Kinga tutaj, nie wiem czy go widzicie. Bo Super King. Mogę opowiedzieć? No możesz, proszę super bardzo. Super King stracił rękę jak był mały, bo oglądał z profesorem K swoim wtedy najlepszym przyjacielem bitwę takich dwóch najlepszych super zingi. Aha, to ja tego nie wiedziałem. To dzięki, że nam to przedstawiłeś. Bo oglądałem kiedyś historyjki Super Zingsami na kanale. A, na kanale Magic Boxa, tak? No. Okej, okay, pamiętajcie, że ten czaderski zestawik gdzie można kupić? Można kupić na Best myślnik. Kropka. Nie, ole, bo pomyśl. Bestmyślniktoys.com.pl. A jaki mamy kod rabatowy? Best 35. Nie, nie żartuj. Best sobie. 10. Best 10 na 10% zniżki. Jeszcze ktoś spróbuje, a się okaże, jak pisze 35, będzie 35% zniżki. Okej. Okay. Czy Olusiu, Ponczusiu, decydujesz się na walkę? Na walkę? Chodźcie, zaatakujemy tą oto enigmę. I wiesz co, zaatakujemy ją najpierw. A czekaj, jeszcze pistolet powinien tu być. Gdzieś pistolet. Wcześniej rozpakowaliśmy. Gdzieś tu pistolet powinien być, Olusiu. Poczekaj, Olu. Gdzie był pistolet? Też nie rozpakowaliśmy. Gdzieś? To jest do wyrzutni. Nie, to nie jest do wyrzutni. A to? Nie, ale. Ale spróbuję. Nie, nie, to nie jest. Tu było, jest wyrzutnia. O, taka zielona, zobacz. Taka. Gdzieś musieliśmy znowu też przeoczyć. A i strzela. No dobrze, no bo to pasuje do. Tylko no gdzie jest? Nie strzela, strzela na centymetr. Dobra, ale gdzie jest, kochanie, teraz ta broń? Nie wiem, no. Teraz tego będzie, poczekajcie chwilę. 6 hours later. Okej, nie wiem, co się zadziało. Ale nie możemy znaleźć tej wyrzutni. Zobaczcie. Tutaj. To o tej. Może jak będę montował film, to znajdę gdzie, komu ona wypadła. Ale na chwilę obecną nie wiem. Ale odkryliśmy. Jeszcze zauważyłem jedną rzecz. Tu jest coś takiego. Taki jakby wichajsterek, że go pociągasz do góry i zobaczę, mówi siemano kolano, bo ja tutaj wyjeżdżam, żeby sprawdzić, co się tu dzieje na górze. Okej, okay. No i tak jak mówiłem, nie wiemy, gdzie jest ten pojeździk, chociaż może mi się uda. Znaczy nie pojeździk, tylko ta wyrzutnia. A gdzie on powinien być tu? Znaczy on, jego się tu powinno montować i nie wiem, czy jak otwieraliśmy, to może gdzieś on tu wypadł. A może brakowało, może był brak zestawie, ale raczej pewnie nie, tylko gdzieś nam wypadł. Mniejsza z tym. Nie będziemy wam dzisiaj z was zanudzać. Jeden będzie atak centralny na wieżę. Olek zaatakuje tak zwanymi... To może tak. Zamiast tak, to zamiast pistoletu, to mogę tym katapultą. Też możesz, kochanie. To ale to też katapultę wrzuci, wrzuć też beczkę. Dobra, uwaga. Zobaczymy, czy kogoś strąci. My tu postawimy, poczekaj, jeszcze postawimy tek i zobaczymy, ilu strąci. Ja celuję po prostu w to. A, celujesz nie. Po prostu w to, okej. Okay. Uwaga, 3, 2, 1, go! O, troszkę za słabo, jeszcze raz, jedna powtóra. Ciach, ciach, ciach. Dawaj, ale nie pęczyniu. Ładujemy na maksa, ale to jest fajne, że można tyle rzeczy powrzucać. Tylko energicznie, tak? Ale to jest... No dobra, 3, 4, wow!
To było galante. No i tym optymistycznym akcentem my... Enigma zrzuciłem. Czekowo. My idziemy szukać tej wyrzutni rakiet, która nam gdzieś zaginęła w akcji. Widzimy się w następnym odcinku. Trzymajcie się cieplutko. Na razie, pa!